Gromanowe opowieści. Dzięki wspaniałym mistrzom, których zaprosiliśmy dzisiaj do udziału w tym pokazie wspaniałych instrumentów, będziecie mieli okazję posłuchania, jak brzmią różne rodzaje skrzypiec. Historia skrzypiec, jakie znamy dzisiaj, sięga XVII wieku. To oczywiście wielcy mistrzowie Amati, Stradivari, Guarneri. To oni budowali instrumenty, które przeszły do historii. Miały krótszą szyjkę i jelitowe struny, które powodowały, że te instrumenty brzmiały ciemno. Przez lata, kiedy sale koncertowe nabierały wielkości, trzeba było zrobić wszystko, żeby instrumenty brzmiały mocniej. Zmieniono struny jelitowe na dzisiejsze, te, na których grają skrzypkowie w dzisiejszych czasach, wyciągnięto lekko szyjkę, która była wpasowywana do główki oryginalnie tworzonej przez Stradivariusa czy Guarneriusa. Tak wyglądają współczesne skrzypce. Deka górna, deka dolna, w środku dusza, która powoduje, że instrument rezonuje. Szyjka, kołki, podstawek, podbródek, struny, poduszka dla wygody. Część skrzypków tego nie używa. Tak wyglądają skrzypce XX wieku. Idziecie Państwo do filharmonii. Filharmonia to oczywiście moc skrzypiec, 16 pierwszych skrzypków, 16 drugich skrzypków w wielu orkiestrach na świecie, nawet 20. Ogromny aparat grających razem skrzypków. Ale żeby do filharmonii dojść, trzeba ćwiczyć. Trzeba najpierw zapisać dziecko do szkoły muzycznej i wtedy dzieci grają na super miniaturowych instrumencikach, które oczywiście wzbudzają wśród sąsiadów moc wspaniałych wrażeń, ponieważ dźwięk z tego jest taki. Daleka droga do filharmonii. Ktoś wymyślił na początku XX wieku skrzypce tak zwane pociągowe lub wieszakowe. To instrument, który nie ma pudła rezonansowego, w związku z czym nie wydaje mocnego dźwięku, ale można na nim ćwiczyć. Pomyślcie sobie, że jak znacie instrument choćby Michała Urbaniaka, instrument bez pudła rezonansowego, bez główki, gdzie struny są mocowane tutaj przy szyjce, a strojone pod podstawkiem, wydaje się, że ten wieszak może stał się tym czymś, co wielu skrzypków jazzowych dzisiaj uznaje za swój instrument numer jeden. Wchodząc z sali koncertowej, a wchodząc na estradę, grając jazz, wielu skrzypków zaczęło eksperymentować z elektrycznymi dodatkami. I tak powstały skrzypce elektryczne, bazujące na skrzypcach oryginalnych, budowanych przez lutników, gdzie dokłada się przystawkę i w elektryczny sposób przetwarza się dźwięk naturalny skrzypiec. Oh, my God.
początku XX wieku pan Strauch stworzył instrument, który nie miał pudła rezonansowego, za to tubę jak trąbka. Najczęściej ten instrument był wykorzystywany do pierwszych nagrań fonograficznych, gdzie potrzeba było trochę więcej dźwięku niż instrumenty wydawały oryginalne. Należy też pamiętać jeszcze o przykładzie innych skrzypiec, które nie nazywają się skrzypcami. To podhalańskie złupcoki. Instrument, który był budowany z jednego kawałka drewna i najczęściej miał dwie struny, a potem z czasem cztery. I pozwalał, bez względu na warunki pogodowe, wyjść na halę i muzykować góralom. Poznaliśmy dzisiaj wielkich mistrzów solowego grania na skrzypcach, ale z punktu widzenia skrzypka, filharmonii nie ma nic piękniejszego jak wspólne granie tematów. Wyobraźcie sobie Państwo ponad 30 skrzypków grający ten temat symfonii Czajkowskiego.